Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Co się dzieje z Odolanowią Odolanów? No, Odolanów można powiedzieć się gdzieś tam w jakimś stopniu skończył. No, gdzieś no, nie ma zarządu, nie ma odgórnie nic. No, ciężko teraz mówić, bo nie ja powinienem o tym mówić. Osiągnęli pierwszą tą mistrzowską ósemkę, no, ale niestety nie wiadomo, czy w przyszłym sezonie tak naprawdę wystartują. No i trudno, no, jeździmy, chłopacy chcą dograć ten sezon do samego końca. Mówię, no, Odolanów musi się zebrać, musi powołać nowy zarząd. Czy ten klub wystartuje w czwartej lidze? No, na dzień dzisiejszy na pewno nie. No, zobaczymy, co się będzie działo dalej. Chyba nie przypuszczałeś się zimą, że tak będziecie odstawać poziomem sportowym, organizacyjnym od stawki tej grupy mistrzowskiej? Znaczy, tutaj się posypały cztery kontuzje kluczowych zawodników, tak? I to na samym początku już przytłoczyło całą drużynę. Później w jakimś stopniu gdzieś prezes zrezygnował. Czyli no, nie było nawet z kim rozmawiać i do dzisiaj nie ma. No. Ci chłopacy wrócili oczywiście po tych kontuzjach, ale no, bez okresu przygotowawczego to mogą pograć 30, 40 do 50 minut i po prostu nie, na takim poziomie, z taką czołówką no, nie domagamy i nie dajemy sobie rady. Wszyscy trenerzy narzekają i tej grupie mistrzowskiej i w tej spadkowej, że to nie był do końca dobry pomysł podzielić tabelę czwartej ligi na dwie grupy, bo nie ma tutaj takiej waleczności, gdzie dół walczył jeszcze z tymi najlepszymi zespołami, mógł odbierać punkty, gdzieś można było nadrobić. Tutaj już nie ma takiej przypadkowości. No, wszystko zwalają na koronawirusa. No niestety, jeżeli był koronawirus, nie trzeba było wpuszczać tych międzyokręgowych, tych drugich drużyn niestety. No tutaj też 22 drużyny, to jest, ja nie pamiętam, żebym ubierał choinkę i grał jeszcze mecz w grudniu. Mecze, także no, musieli coś z tym zrobić. Myślę, że sami sobie narobili bałaganu, doszła też Warta i KKS, które miały prawo, mogli w tym roku ich nie dogłaszać i byłoby tych drużyn 18 i wtedy by było normalnie, byśmy rozegrali dwie rundy normalnie. CV Piotra Konstanciaka leży już w jakimś klubie? No, są jakieś propozycje, powiem szczerze, że ja już byłem zmęczony po Ostrzeszowie, a tak naprawdę teraz Odolanów to mnie dobił totalnie, jeżeli chodzi o piłkę. Są jakieś propozycje, myślę, że muszę na początku wyjechać na jakiś odpoczynek, odpocząć się, zresetować się, nie myśleć w ogóle o piłce, bo mówię, no dziś jeden sędzia ostatnio przyjechał, ostatni mecz mi wyliczył, że wygrałem pod koniec października, także troszeczkę się to ciągnie, dzisiaj już jest maj, no tego zwycięstwa gdzieś w lidze czwartej brakuje i tej mentalności takiej, no zobaczymy, muszę się zastanowić nad tymi ofertami. Są trzy oferty, a co będzie dalej, to zobaczymy. Widać, że w regionie tutaj tych czwartych lig może za chwilę brakować, bo Ostrowia, czy Ostrzeszów, czy Kępno walczą jeszcze i tak naprawdę Odolanów, gdzie może się rozłożyć i tych czwartych lig będzie bardzo mało. Radio Sud. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka. Twoja muzyka.